Czytamy w dzisiejszym fragmencie z Dziejów Apostolskich. A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie i obfitował w pociechę Ducha Świętego. Czasami nasze dążenie do pociechy wygląda tak, że kogoś sztucznie do tego nakłaniamy. No nie martw się, no będzie dobrze, no uśmiech numer 5. Ale prawdziwa pociecha to jest pociecha, która płynie z wnętrza. To jest pociecha, którą mamy od Ducha Świętego. I to może być taka pociecha, że pomimo tego, że emocjonalnie czuję smutek, że sytuacja obiektywnie patrząc jest trudna, ja w sercu przeżywam nadzieję. W sercu przeżywam pociechę, która nie musi być jakąś wielką, egzaltowaną na zewnątrz radością wybuchającą. Może to nawet ktoś patrząc z zewnątrz widzieć, że jestem poważny, czy że ktoś jest poważny, ale w środku ten Duch Święty swoje działa. Daje wsparcie, daje obecność, daje doświadczenie miłości, wzmacnia wiarę, nadzieję i miłość i daje taką pociechę. Nawet pośród trudnych wydarzeń, nawet pośród emocjonalnych smutków i lęków, Duch Święty jest tym, który nas pociesza, który nas umacnia. Duch Święty jest tym, który nas wspiera w każdej sekundzie naszego życia, a to, co do nas należy, to, co warto czynić, otwierać się na Jego działanie, czy to przez czytanie Pisma Świętego, czy przez sakramenty, czy przez modlitwę, czy przez spotkanie z ludźmi, którzy nam pomagają się otwierać na działanie Pana Boga. Wtedy doświadczamy działania Ducha Świętego i Jego pociechy.